mamy telefon, bardzo prosimy. Szczęść Boże. Witamy. Bardzo proszę. Radia Maria, słucham audycji. Proszę bardzo, słuchamy Pana. No więc ja dzwoniłem dwa razy. No i takie spostrzeżenie, jeżeli ktoś, no i tak przyznam się, że belkę pokój ja mam, nie mogę mówić o Radiu Maria, bo tam mam belkę pokój, ale więc jeżeli chodzi o wolę tylko spiszę radio trochę, jeżeli chodzi o to, jak mamy prowadzić to Radio Maria, no to więc jest taka propozycja, może być odrzucona, może być nieodrzucona i tak dalej. Propozycja polega na tym, no, że jeżeli ktoś dzwoni, to ma słuchać tego. No. Słuchamy Pana, bardzo proszę. Ma słuchać tego, co ksiądz powiedział, ten prowadzący powiedział, i ma to wykonywać. Ma to wykonać. Nie wychowali, no i wszędzie społeczeństwo mnie tak wychowali, że jeżeli ja czegoś nie zrobiłem, a później dzwonię do kogoś, no to jest odrzucone. To jest odrzucone. To mówię, niech Pan nie dzwoni, niech Pan najpierw to zrobi. Tak. Dziękuję Panie Jacku, no cóż, pomysłów jest dużo, niektóre są też takie, które niejednokrotnie byśmy chcieli coś robić, no stworzyć jakąś taką idealną krainę łagodności. Czasem jest tak, że mamy klimat modlitwy, mamy klimat zasłuchania. W nocy, szczególnie Pan zauważył, w godzinach tych takich pierwsza droga w nocy mamy więcej czasu. Więc jakiś większy namysł, te telefony są, ja przynajmniej staram się do końca wysłuchać. W czasie dniowym, kiedy no, mamy ten rytm tego dnia, no to wiadomo, że wtedy zależy nam na czasie, żeby podać najwięcej informacji. Mówimy organizację, a więc organizujemy się do jak najwięcej liczby ludzi trafić. I wtedy jest inny rytm. Natomiast ten taki wieczorny, nocny polega na tym, że po prostu dzielimy się, rozmawiamy, nawet jakoś tak, można powiedzieć, gawędzimy, nie nudzimy, ale gawędzimy, czasem coś opowiadamy, więc jest ta wymiana. A kiedy jest specjalista, jest gość zaproszony, powiedzmy, to korzystamy z tego, że go mamy i że możemy go pytać, a nie, że będziemy teraz z nim jakoś polemizować, czy, prawda, stwarzać jakieś takie poczucie, że jesteśmy na jakiejś forum dyskusyjnym. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Janusz Łodzi, ja też wróciłem i ojcze, takie pierwsze wrażenia to spotkanie to było takie duchowe antidotum na to, co było niedawno, na tą opinię publiczną, na błędne prądy, nieprawdę. Rodzina Radia Maria bardzo dobrze reaguje, to znaczy, że jednak słucha bardziej Pana Boga niż opinii publicznej. I my wszyscy i Polska na tym dobrze wyjdzie. My po prostu otrzymaliśmy, i tam zdałem sprawę, że my otrzymaliśmy niezasłużony dar prawdy od Pana Boga i my przypomnieliśmy sobie o tym, że taki dar mamy. I naprawdę atmosfera to była taka, że w centrum był Jezus Chrystus. My po prostu dobrze reagujemy na tą rzeczywistość, w której żyjemy. To znaczy, wiemy, co odrzucić, a co przyjąć jego łaskę. I to poszukiwanie książek tych pań, to mi zaimponowało. Po prostu tam wszyscy szukają prawdy, a to jest takie miejsce szczególne, gdzie tą prawdę można znaleźć. I my jej tam szukamy i będziemy jeszcze szukać, ponieważ nie jesteśmy, ta dynamika tych ludzi, którzy tworzą opinię publiczną, jest dosyć duża i żeby się temu przeciwstawić, też trzeba być mocnym, ale mocnym w Chrystusie oczywiście. I to widzę, że to jest po prostu. Byliśmy
jesteśmy jednym duchem, czyli po prostu nie przyjmujemy kłamstw, odrzucamy je, ale to nie dzięki naszej zasłudze, tylko dzięki Matce Bożej i Jezusowi. To jest oczywiste, Ojcze. I ta trutka po prostu działa. I na tej opłacie możemy budować. I właściwie tam byliśmy jednością, ale w tym dobrym znaczeniu byliśmy jednością. To znaczy, że na tym się właśnie coś wybuduje. Bóg zapłać za to, że mogłem tam być, bo to ojcowie organizowali w sumie. Szczęść Boże. No nie, wszyscy, żeśmy się jakoś łączyli w organizację. Może myśmy troszkę tak, ale, kierowali ruchem. Ale wiedzieliśmy wszyscy, jaki jest cel tego. Bo po prostu tam nie ma chaosu. Bo tam, gdzie jest Jezus Chrystus, to nie ma chaosu. I właśnie i taka podaż tych książek ciekawych, to ja pierwszy raz to widziałem, żeby aż tak dużo cennych pozycji tam było. I to ludzie po prostu kupują i wiozą tam do swoich miejsc. I to jest, bo mówią, że Polacy nie czytają, jednak czytają. Widzę, że po kilka książek kupowali. Wiedzą, na co pieniądze wydawać po prostu. I to też jest bardzo ważne, na co wydajemy, jaka jest struktura wydatków. Jeżeli będziemy wydawać również dla ducha, to będzie dobrze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie Januszu, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i kolejny telefon mamy. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. O, witamy Panią Jadwigę. Ja oczywiście byłam, ja jestem duży przy Ojcu. Bardzo nam brakowało, że Ojca tam nie było. No, ojciec zawsze biedny ma te dyżury. Pani bardzo miło. Nie, taki biedny, przecież nie za karę, ani na siłę. Ja je biorę, bo ktoś musi zawsze. Ja wiem, że ktoś zawsze musi, ale tym ktoś zawsze to jest nasz kochany ojciec Janusz. Proszę Ojca, właściwie 25. rocznica już przeszła do historii. To było znów jakieś naładowanie akumulatorów. Ojcze, tam właśnie ta atmosfera jednego serca, jednego ducha. Ja wcale się najlepiej nie czułam, ale pojechałam, mimo że słuchałam mszy świętej w nocnej. Celebrował ją biskup Frankowski. Słuchałam przepięknej homilii kapłana, który właśnie miał tą homilię. A rano już właściwie o 5 byłam na nogach, żeby wcześniej pojechać. Proszę Ojca, pogoda nam dopisała, bo gorąco i to jest nieprawda, że nas było 100 tysięcy. To, ja mówię, ta lewizna, ona w ogóle nie umie liczyć. Ona, to lewactwo nawet nie potrafiło się doliczyć ani afer, ani tych wszystkich błędów swoich, jakie popełnili. A natomiast cały czas nam próbują właściwie przygadać, że nas jest bardzo mało, że nas jest niewiele. To jest nieprawda. Ja miałam czas przy Ojcu, właśnie dlatego, że moi koledzy tam mieli swoje stoiska i zbierali podpisy. Pięknie się stało, że bardzo dużo naszych pielgrzymów podchodziło do tych punktów, składało podpisy, chodzi o te wolne niedziele w handlu. Przecież ja przeszłam właściwie cały brat Jasnej Góry, bo tam było kilka tych punktów. I miałam okazję zobaczyć, jak nas jest bardzo dużo na Jasnej Górze. Szczególnie jeżeli chodzi o te parki, one były zapełnione, bo ludzie szukali jednak cienia, bo cały plac jest mocno nasłoneczniony. No a wiadomo, że mimo że mieli parasole, było, proszę Ojca, tak ciasno, że nie było, można było przejść. Ja się w końcu schroniłam też w taki półcień, tam gdzie te potężne dwa drzewa są na Jasnej Górze, tam byłam, ale naprzeciw był telewizor, także właściwie wszystko widziałam, uczestniczyłam. To było coś pięknego przy Ojca. To są wrażenia niezatarte i pięknie, że my się wszyscy spotykamy. Właśnie, nasze kochane, do nich należą właśnie te moherowe berety. I to, że, proszę Ojca, że właśnie byli przedstawiciele, bo była i pani premier, byli ministrowie, była pani przedstawicielka pana prezydenta, pani Sadurska. Było naprawdę piękne, tylu biskupów, było tylu kapłanów, proszę Ojca. I to było naprawdę piękne. I co się, z czego się jeszcze cieszę, że bardzo dużo osób, mimo że składały te osoby podpisy tam, tam się było nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, PESEL, to jeszcze zabierali.
osoby, że będą wysyłały. Także odzew był bardzo duży. Bo słuchajcie, ja sobie przypomnę, myśmy właściwie za czasów komuny osiedli całe 25 lat, 27 lat ta transformacja trwa. Myśmy walczyli o te wolne soboty w handlu. Mimo, że w Europie Zachodniej te soboty są wolne, właściwie w wielu państwach nawet już w piątek po południu zamiera handel, a już sobota i niedziela nie do pomyślenia. A u nas się ludzie wykorzystuje, ludzie pracują za bardzo marne pieniądze, a przecież to nieraz miałam okazję rozmawiać z tymi matkami, ojcami. To było coś niesamowitego, że ich się zmusza do pracy za tak marne pieniądze. Właśnie za żadne pieniądze w niedzielę nie powinno się pracować, bo to jest Dzień Boży. Właściwie w niedzielę należy do Pana Boga i do rodziny, a nie żeby ludzie właściwie w handlu pracowali. Ja pamiętam za czasów głębokiej komuny, a jestem ostatnią osobą, która bym broniła komuny, to przecież pamiętamy wszyscy, proszę ojca, że właściwie tylko dwie niedziele w roku, przed świętami, były otwarte w handlu. Ale to było uzasadnione o tyle, że nie było towaru, żeby ludzie się mogli zaopatrzyć. A tutaj właśnie ten wolny rynek właściwie zdeprawował ludzi. Ludzie zamiast do kościoła, to w gro czasu spędzają w tych hiper i supermarketach, chodzą i tam mają rozrywkę i z tym trzeba skończyć. Bo to ludzi demoralizuje. Niech sobie idą, jak chcą, do teatru, na wycieczkę, do kina w wolnych chwilach. Niech spędzą czas z rodziną, a nie, żeby ludzi zmuszać do pracy w handlu. I to było piękne. Proszę powiedzieć, cieszę się, że byłam. Wróciłam o godzinie 18 już do domku. I my sobie nic tego nie róbmy. Co tam, co niektórzy mówią, ile nas tam było. Niech oni się lepiej sami policzą, ile ich jest. I życzę tym wszystkim, żeby w ogóle przestali istnieć w polityce, żebyśmy już nie dostali do parlamentu. Bo właściwie pan Schetyna jest właśnie grabarzem PO i całe szczęście. A ten cały Petru i cała ta lewizyna to mnie do szału doprowadza, proszę ojca. Staram się, ja się modlę za nich, za cały parlament, ale niech oni się w końcu uspokoją i ten kot i całe to towarzystwo, niech nam dadzą święty spokój. My mamy prawo i do demokracji, i do wolności, i do wyznawania religii i nikt nam nie będzie tego ani bronił, ani nie będzie nas szykanował, bo nie jesteśmy, tak jak zostało dzisiaj powiedziane, właśnie to, co powiedział ojciec prowincjał temtorystów, nie jesteśmy właściwie ludźmi drugiej kategorii. Bo staramy się być jak najbliżej Boga. Staramy się Biblię czytać, żeby być pierwszej kategorii. A nie tak, staramy się przestrzegać przykazań Bożych. I uważam, że rodzina Radia Maria bez przesady trzeba studiować Słowo Boże, być człowiekiem, a nie świnią. Narodu polskiego. Takie jest moje zdanie, bo w końcu identyfikuję się z naszą rodziną, kochaną Radia Maria. Jestem w tej rodzinie już co najmniej 20 lat. Co najmniej. Dogadać sobie z rodziną. I cuda robić, a Biblia nigdy nawet nie jest w ich świadomości, bo nie wiedzą, co to właściwie coś się mi spełniło, moje życzenie, moje marzenie. Jestem na Jasnej Górze, przyjechałam szczęśliwie, wybiorę się jeszcze raz w październiku, bo październik jest takim moim miesiącem, bo wtedy się urodziłam, wtedy mam imieniny i wiele innych pięknych rocznic. Jest to w miesiącu Różańcowej Matki Bożej. I na pewno będę, a w międzyczasie postaram się być i w Toruniu jeszcze, jak mi się uda, będę tylko zdrowa, jeżeli Pan pozwoli. Jak również w Krakowie. A póki co przygotowuję się do przyjęcia młodzieży, na Światowe Dni Młodzieży, to będą Francuzi i Holendrzy. W naszej parafii 92 osoby będziemy gościć. Ja będę gościła dwie osoby. Właśnie cały tydzień, bo od wtorku do poniedziałku. Także cieszę się ogromnie, że jakaś tam maleńka cząstka będę po prostu spełniała jakby właściwie i
przykazanie miłości i to, co, czego nas uczył nasz ukochany święty Jan Paweł II. Bo przecież to z jego inicjatywy powstały Światowe Dni Młodzieży. My to mamy kontynuować i cieszę się i modlę się za młodzież, proszę Ojca, bo wiem, że wszystko zależy od młodzieży. A święty Jan Paweł II tak bardzo kochał młodzież. Dziękuję serdecznie, proszę Ojca, mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, oczekamy za rok spotkania znów na Jasnej Górze, to będzie 26. rocznica, to ojciec Janusz będzie razem z nami. I jestem cały czas, bo jesteśmy mocno duchowo. Ja wiem, co ja mówię. Tak, a tutaj tak, przy takiej liczbie ludzi, to trudno się wtedy spotkać, bo to i tak. Ale to jest duchowo. Że wy nas nie widzicie, ale my nas widzimy na telewizji. Cieszymy się. Że jesteśmy razem, także to nie chodzi o to, czy się do końca widzimy, czy się nie widzimy. No, słyszymy się, jesteśmy razem i tutaj właśnie tutaj emanuje to i miłość, i to ciepło, i to przywiązanie, i ta serdeczność, i to jest piękne. Proszę Cię, pozdrawiam gorąco. Z Bogiem, Panie. Dziękuję, z Panem Bogiem, Panie Jadwigo. Pozdrawiamy również i my serdecznie i ciepło. Dziękujemy za głos. Thank you.
telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy. Ojcze, 24 godziny już minęło chyba, jak ojciec w nocy miał dyżur. I to ja przede wszystkim chciałam chylić głowę przed ojcem, że ten dyżur jest taki długi i taki pełen ciepła tutaj na miejscu, bo ja też nie mogłam pojechać, więc jakoś tu jednoczę się z ojcem, ale raniutko wstałam po tym jak słuchałam i nawet zadzwoniłam i pożegnałam o 6:00 naszą grupę taką, która jechała z Saskiej Kępy, pomachałam, o nie, bardzo mi było przykro, że nie mogłam, a potem cały dzień oczywiście przeżywałam to wszystko. Pani Maria, pani Ania, i powiem ojcu, Maria, że ta piosenka przed chwilą, w ogóle po pani jak widzę, to już niewiele mogę powiedzieć, ale w każdym razie poczułam tym bardziej dzisiaj, no zawsze czuję się wtedy, tę jedność naszej rodziny, no że wszyscy tacy bliscy są sobie i to ciepło. I ta piosenka wywołała we mnie, bo tak nie, długo jej nie słyszałam. A cieszę się, że znowu wróciły te moherowe berety, bo koleżanka mi kiedyś zrobiła 2 bereciki moherowe i mam tutaj leżą, bo się nosiło tak przypięte. Pamiętam, ojciec, że był taki czas, kiedy tak, myśmy tak, nie, to cały czas chyba to jest modne, nosimy to gdzieś tam. I w samochodach widzę. I takie malutkie, ale to takie malutka. No, zrobiła jak guzik, ojciec. I to się nosiło agrafkami przypięte do, no tak z boku, tak jak broszka. No i właśnie chciałam powiedzieć, że jestem tak szczęśliwa, że mogłam tego słuchać. Tyle otuchy dodało mi to, co ojciec dyrektor, co pani premier powiedziała, bo to wręcz się popłakaliśmy tutaj, bo pani premier dodała nam otuchy i to, co tu śpiewali ci Zadwaryczy, ta kapela, że trochę tak, no ktoś powiedział ironicznie moherowe berety, więc w tej piosence jest również, że nadmiar intelektu niech wywietrzeje im z głowy. To jest bardzo trafne i takie profetyczne to jest w pewnym sensie, bo zanim powstał ten kod i zaczął nam truć tym nadmiarem intelektu i tego nadmiarem, że tak powiem, interpretacji demokracji, bo to w ogóle nie walczą oni o demokrację, ale to inna sprawa, to właśnie kapela Zadwaryczy, pisząca, znaczy śpiewająca o prostych ludziach, którzy są właściwie mądrzy, bo chcę przypomnieć, że przecież powiedział wieszcz, że wiara i czucie więcej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko, jeśli tam ci uważają się za mędrców. W każdym razie pani premier i jakoś nam dodała tej otuchy tym głosem swoim. I no i w ogóle było tak pięknie i chciałam jeszcze powiedzieć, że wzruszyłam się, po której jakoś namolnie pytałam o biskupa Antoniego Dytycza, seniora diecezji dochiczyńskiej, a dzisiaj ojciec dyrektor powiedział, że 22 lata w biskupstwie już jest, więc chciałam też jakoś tak myślę o nim. No i jeszcze raz taki ten krąg zatoczyło to po 24 godzinach. Ojciec też tak ciepło obiecywał, że może będzie. Daje mi też tak otuchy ten, nie wiem, sam wygląd biskupa Antoniego Dytycza, którego serdecznie pozdrawiam. No i to, co mówi zresztą wszyscy i tak piękna homilia dziś znowu. Ojcze, jestem, tak jak mnóstwo moich znajomych, w stanie prawie euforii, bo potem jeszcze o 7:00 byliśmy w kościele, modliliśmy się tu po pożegnaniu tej grupy naszej. No i cóż, i cały dzień upłynął w takim cieple, w dodawaniu otuchy wobec tego, co, no cóż, nam truje krew trochę, ale no i potem oczywiście smoleńska rocznica kolejna i dzięki właśnie telewizji Trwami Radio Maria mogliśmy wszystko to zebrać w sobie, pomodlić się i bardzo za wszystko dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj nam dali tyle ciepła, a ojcu tu na miejscu i życzę wypoczynku, ojcze, żeby ojciec się wyspał. I przepraszam, że tak długo mówiłam. Z Bogiem, serdecznym pozdrowieniem. Z Bogiem, dziękujemy. Ze wzruszeniem. Pozdrawiamy panie Mariusz, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
żeby była ta opieka nad ciężarną kobietą, która nie oczekuje złej wiadomości, żeby to było zrobione w sposób jak najbardziej człowieczy, prawda, bez względu na to, czy będziemy tutaj mówić o psychologach, lekarzach, księżach, prawda, i tak dalej. To też jest kwestia rodziny. To musi być działanie nieprawdopodobnie dojrzałe. Nie zawsze stać nas jest wszystkich w naszych różnych sytuacjach, żeby taką dojrzałość u siebie znaleźć. Także jeszcze raz dziękuję pani za ten telefon, bo to jest bardzo ważny telefon. Dziękuję bardzo. To jest kwestia czegoś za coś, bo słuchaczka wie, czemu służą badania prenatalne w jej sytuacji. Właśnie wypowiedź była taka, ja wolałabym tego nie wiedzieć, miałabym 4 miesiące mniej, prawda, tej strasznej traumy, w której żyłam, tej depresji. Ale tego się nie wie wcześniej, przecież zanim badania zostaną zrobione. Tak, no i właśnie to jest właśnie ten problem, że my wszyscy jesteśmy nieprzygotowani na to, żeby dostać informację, która jest informacją zaskakującą, informacją złą. Ale pani profesor, efekt przygotowania ma swoje granice, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To znaczy ja może akurat łagodzić, prawda? Tak. Zmienić. Nie. To też jest kwestia tego, na ile w medycynie są osoby, które wolą nie być poinformowanym o prawdzie, prawda? Natomiast są takie, ale my musimy mówić. Bo to jest zapętlone, bo to ja mogę nie chcieć wiedzieć, ale to jest dla dziecka, bo to tak, to jest piekielnie trudne. Tak, pani doktor. Z drugiej strony ta wada była taką wadą, która rzeczywiście mogła być rozpoznana tuż po porodzie i też nic takiego by się nie stało, gdyby to dziecko nie było zdiagnozowane. Ale to wiemy post factum. Natomiast jest grupa wad, gdzie informacje z badania prenatalnego właściwie decydują o życiu dziecka. Bo zdarza się tak, że dziecko wiemy, że ma bardzo ciężką wadę, taką, która będzie wymagała interwencji natychmiast po porodzie i wtedy takie dziecko musi się rodzić w ośrodku, który jest blisko ośrodka kardiologicznego. Zespół w momencie, kiedy zaczyna się akcja porodowa, zespół kardiologów jest informowany i takie dziecko trafia do nas praktycznie prosto z karetki i o tym też trzeba pamiętać. Czy ten system, bo rozumiem, że to musi być taki system, że jeżeli kobieta właśnie w wyniku badań prenatalnych ma postawioną diagnozę wada rdzenia serca, to ona jest kierowana do jednego z tych 10 ośrodków, o których pani powiedziała, bo ona chyba już nie może zostać po prostu u swojego lekarza prowadzącego, który ani w miejscu, gdzie się nie robi takich zabiegów. To znaczy jest tak, że my akurat współpracujemy z panią profesor Dangel, czyli z Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Prenatalnej na Agatowej w Warszawie. I praktycznie biorąc wiemy o wszystkich wadach, które w tym ośrodku są rozpoznawane. W związku z tym wiemy o tym, że urodzi się dziecko konkretnego, zazwyczaj konkretnego dnia, czy że się rodzi takie dziecko. Ono się rodzi albo w klinice na Karowej, albo na Bielanach. To są te dwa w sumie ośrodki, gdzie te kobiety ciężarne są kierowane. Jeżeli jest to taka wada, którą absolutnie musimy od razu bezpośrednio po porodzie się zająć, no to my wtedy czekamy. No tak było ostatnio, nie wiem, miesiąc temu na przykład, gdzie gdyby nie diagnostyka prenatalna, to myślę, że szanse dziecka, które w tej chwili jest zdrowe, bo to też jest ważne, byłyby, powiedzmy, kulturalnie minimalne. Także diagnostyka prenatalna w przypadku słuchaczki, która tego typu ma swoje przeżycie, nie do końca to musi tak wyglądać. Zazwyczaj nam, jako lekarzom, bardzo pomaga, jeśli chodzi o leczenie tych noworodków, przynajmniej świadomość tego, co to jest za dziecko, możliwość zaplanowania, etc. No tak, ale tej przysłowiowej włodawy nad Bugiem, prawda? Kobieta w ciąży
idzie do swojego lekarza i coś mu się zaczyna nie podobać. No, no to do położnika. Od położnika gdzie? Jest system zbudowany? Tak, to znaczy położnicy są bardzo dobrze wyszkoleni, jeśli chodzi o taki screening kardiologiczny. Oni muszą zobaczyć serce płodu, zobrazować konkretne struktury. Jeżeli nie mogą tego zrobić z jakiegokolwiek powodu, to muszą wysłać do kardiologa, do tego kardiologa prenatalnego. W związku z tym jest konieczność tak naprawdę rewizji jakiegoś niepokoju, który jest na etapie badania położniczego płodu. I to działa. I ten kardiolog powinien być w najbliższym mieście, w szpitalu? A ten kardiolog powinien wiedzieć, gdzie jest bezpiecznie dla tego konkretnego dziecka, oceniając to w okresie prenatalnym. Gdzie on może być urodzony, też w jaki sposób może być urodzony, czy to musi być cięcie cesarskie, czy to może być normalnie siłami natury, prawda? No jest też szereg elementów już czysto profesjonalnych, które wchodzą w tego typu, nazwijmy, konsultacje kardiologa prenatalnego. Czy to, czym państwo dysponujecie, zasoby ludzkie, że tak brzydko powiem, tudzież sprzęt i tak dalej, zaspokaja potrzeby ośrodka, dla którego jesteście, czyli rozumiem, tak jak obejmuje Centrum Zdrowia Dziecka, no z całej Polski, natomiast więc można do was pewnie przyjechać, ale czy to zaspokaja? Bardzo, bardzo trudne jest to pytanie, dlatego że nie jest tak, że my mamy wolne miejsce. Aha. Ja w tej chwili w oddziale w zeszłym tygodniu nie miałam ani jednego wolnego łóżka noworodkowego. W związku z tym są sytuacje, że nie możecie przyjąć. Są sytuacje, że nie mam po prostu miejsca, nie tylko w klinice, nie mam miejsca w oddziale intensywnej terapii czy na patologii noworodka. Są takie albo okresy, albo jest taki, jest taki czas, kiedy rzeczywiście jest to problem. Ale wtedy zazwyczaj jest. I to tutaj, w Polsce, sami, my Polacy, rozwiązujemy nasze wewnętrzne sprawy, nasze wewnętrzne spory polityczne i razem budujemy naszą wspólnotę. I musimy też o to się upominać i głośno mówić, bo tak jak my, Polacy, polskie państwo, nie próbuje układać życia innym, tak i my upominamy się o to samo. Nie układajcie nam życia. Sami sobie świetnie poradzimy. Polska jest państwem demokratycznym, państwem prawa, oazą wolności w świecie, w którym zabija się wartości budujące naszą tożsamość w imię poprawności politycznej, w imię walki grup interesów i wreszcie w imię źle pojmowanej wolności. My tych wartości będziemy zawsze strzec, bo to właśnie te wartości wyrastające z chrześcijaństwa budują naszą tożsamość europejską, pozwoliły nam przetrwać, pozwoliły nam budować naszą wspólnotę narodową. I te wartości będą dla nas zawsze busolą w tym współczesnym świecie, w którym zaczyna dominować coraz bardziej poprawność polityczna niż interes narodowy. My takiego świata nie chcemy. Dlatego, szanowni państwo, drodzy pielgrzymi, ważna jest dzisiejsza nasza modlitwa tutaj, u stóp Królowej Polski. Ale ważne jest też to, byśmy pamiętali, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnotą, że właśnie wyrastamy z pięknej tradycji polskiego państwa, którego obchodzimy w tym roku jubileusz chrztu.
przez to nadzieję, ale przez to opoka, to podwalina, to fundament. A każdy dom musi mieć silny fundament. I my taki fundament w naszej ojczyźnie mamy. A słowa Bóg, honor i ojczyzna prowadziły nas przez wieki i prowadzić nas dalej będą. Bo nigdy na tym nie straciliśmy, kiedy tę dewizę powtarzaliśmy. I polskie państwo ma służyć jego obywatelom. Ma dbać o bezpieczeństwo ojczyzny, ma dbać o godne życie Polek i Polaków, a to godne życie to dobra praca, płaca, to brak zmartwień, że rodzicom zabraknie pieniędzy na potrzebne rzeczy dla ich dzieci. To wreszcie spokojna rodzina, która ma swoje mieszkanie, która może bezpiecznie myśleć o przyszłości. Można powiedzieć, to takie proste, takie zwyczajne. Ale tak, dla mojego rządu, rządu, którym mam zaszczyt kierować, rządu tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, te zwyczajne sprawy są najważniejsze i będą najważniejsze. To właśnie rodzina, która jest siłą Polski, jest dla nas priorytetem. Chcemy, by polskie rodziny żyły godnie, by były szanowane i by były bezpieczne. I zrobimy wszystko, żeby tak było. Dołożymy wszystkich sił, by każda polska rodzina była pewna, że w Polsce, w naszej ojczyźnie, polskie państwo troszczy się o nią i ma ją za najcenniejszą, za najważniejszą sprawę, bo to jest bogactwo Polski, polskie rodziny. I szanowni państwo, czcigodni pielgrzymi, chcę wam dzisiaj właśnie za to podziękować, że mimo, że przez wiele lat ciągle byliście krytykowani, ciągle próbowano dyskredytować myślenie o polskich rodzinach, wy wytrwaliście i trwacie, i trwać będziecie, bo wy jesteście ludźmi, dla których Bóg, honor, ojczyzna to jest wartość, której nikt wam nie odbierze. Bo tutaj, u stóp Matki Boskiej, tutaj, u stóp Królowej Polski, jesteście po to, by ta siła płynąca z cudownego obrazu budowała nas wszystkich. Serdecznie państwu za to dziękuję. Proszę o wsparcie i proszę o to, byśmy tak jak dotąd byli zawsze razem. Bóg zapłać.
chwili ma wyjść telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, witamy. Mówi Beata z Londynu. Kłaniam się, pani Beata. Proszę ojca, ja telefonuję, aby przypomnieć słuchaczom Radia Maria, tym, zarówno tym, którzy nie byli w Częstochowie, jak i tym, którzy byli w Częstochowie na pielgrzymce, że przepiękne zdjęcia z tej pielgrzymki już są na stronie Radia Maria. Także ktokolwiek ma dostęp do komputera, może sobie w pewnym sensie przedłużyć te dzisiejsze i wczorajsze przeżycia. I również wszystkie wypowiedzi już są na stronie, łącznie z homilią wygłoszoną po północy wczoraj. Także po prostu przypominam, bo może nie każdy właśnie o tym pomyśli. A bardzo, bardzo piękne są zdjęcia, można sobie powoli wszystkie szczegóły pooglądać, no i przesłuchać jeszcze raz bardzo cenne wypowiedzi. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego i gratuluję. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. I drodzy Państwo, teraz jeszcze chciałbym zachęcić Ci do takiego dłuższego fragmentu koncertu religijno-patriotycznego. My go oczywiście jeszcze będziemy mogli wysłuchać w powtórce nocnej, tu myślę o rodakach za oceanem, po godzinie trzeciej, czwartej. Natomiast tu fragment, chociaż początek, chrzest biało-czerwony, to jest koncert religijno-patriotyczny z udziałem wybitnych aktorów scen Polski, a także studentów, musimy się pochwalić, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Chrzest ziemi z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj stanie się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Ziemia, ochrzczona Duchem Bożym, stała się ojczyzną wszystkich ludzi, zachwycając swoim Bożym pięknem. Cieni
Jezusa. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Chrzest polski. Jedno było źródło. Także, proszę Państwa, jeszcze wtedy nawet nie było religii prawosławnej. Tutaj też religia prawosławna nie ma szczelnościa w Warszawie, bo cerkiew na Placu Saskim została rozwalona przez dynamit. Na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynęło w chrzcie na wszystkie narody. Przed 1000 lat pochylił swą głowę pod wodami chrztu Mieszko I, książę gnieźnieński i poznański. Od tamtej chwili Kościół wytrwale chrzci dzieci narodu polskiego. Ja Ciebie chcę, Mieszko, i cały Twój lud, i całą ziemię Twoją. No ale musicie, kochani, pamiętać, że oni byli ochrzczeni poprzez zanurzenie w wodzie trzykrotne. Także wy też musicie, jako dojrzali ludzie, a nie tacy, że noworodek i nic nie wie i zaraz go ochrzcić. Musicie wiedzieć, musicie być świadomi i chcieć, ale to jeszcze trzeba się douczyć, ile czego, jak żeście wyszli z lasu. Samochomstwo. Święci patroni naszej ojczyzny. Niech żyje Maria Dziewica. Zwrócił się do papieża Grzegorza V, aby mógł pójść nauczać obce i dzikie ludy, które nie znają imienia Boga. Gdy przedstawiał prawdy wiary chrześcijańskiej miejscowym Prusom, został przez nich zabity. Jego ciało wykupił za złoto król Bolesław Chrobry, syn Mieszka I, i złożył w Gnieźnie, w bazylice, którą dla Pana Boga zbudował Mieszko I. Święty Stanisław, biskup męczennik, głosił: władza świecka albo dobrowolnie podporządkuje się Bogu i Jego prawu, albo uznając się za niezależną od Boga, od złego pochodzi. Święty Stanisław pokazuje, gdzie są granice Civitas Dei. Dokonał on rzeczy niezwykłej, bo zaszczepił królom Polski i narodowi polskiemu we wszystkich pokoleniach tę najważniejszą zasadę. Zasadę Chrystusa Króla.
że nie ma takiej władzy, która by nie podlegała kontroli boskiej i Panu Bogu, gdyż trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jadwigi z wielkim księciem Litwy, Władysławem Jagiełłą. Poprzez swój ślub święta Jadwiga staje się wielką księżną litewską, panią Żmudzi i Rusi. Przyczyniła się do nawrócenia Litwy na chrześcijaństwo. Osobiście uczestniczyła w ewangelizacji Litwy i Rusi. Wyposażała kościoły, umożliwiała kształcenie kapłanom. Przekazuje swoje klejnoty na Akademię Krakowską, perłę nauki w Europie, gdzie wydział teologiczny staje się narzędziem ewangelizacji. Wydział filozoficzny ukończy Piotr Skarga. Na wydziale